czasu. Siódme miejsce zajęła Maja Szpyt. Zapraszamy. Brawo, Maja! Szóste miejsce zajęła Julia Wasik. Siódme miejsce zajęła Natalia Pobiega. To jest biegowe nazwisko. Gratulujemy serdecznie. Ewelina Mucha, czwarte miejsce. Zapraszamy. Sam Burg, miejsce trzecie. Drugie miejsce Aleksandra ma wpisane Piatek. Czy to jest dobrze? Czy Brawo, pięknie. I pierwsze miejsce Liliana Małek. Piąte miejsce Filip Paczkowski. Bardzo żywo, Bartusz. Pięknie, gratuluję. Drugie miejsce Bartek Cetnarski. Bartek Jajeśnie. Wszyscy zgromadzeni, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować w szczególności pani burz, ponieważ to dzięki wsparciu tutaj Urzędu Gminy mogliśmy zrobić tą imprezę dla najmłodszych i gdyby nie determinacja tutaj władz, to tej imprezy by nie było. Także bardzo dziękuję. Dziękujemy. Robiliście trasę? Nie. Troszkę. Pani już jest w internecie. 12 godzin biegniemy. Pięknie. No muszę was poprowadzić kawałek. Bardzo prosimy. Żebyśmy się nie zgubili. Pobłądziliście? Koniec. No deczko, no. Troszkę w lesie. Tak? Jeżeli nie jesteście małżeństwem, to koledzy wszyscy zazdroszczą. Jeszcze nie. Dzięki. Ewa, nie za bardzo. Tam ci byli bardzo. Tak. I nie. My się oczekaliśmy. Dziękuję. Bo to nie wszystko. To nie wszystko. Tak, macie po przewodniku. No i na koniec najlepsze. I na koniec co tam. I to w pełni zasłużone. Chciałbym pogratulować wszystkim, że dotarliście cali, zdrowi i przede wszystkim uśmiechnięci tutaj do bazy z powrotem w Czarnocinie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Staraliśmy się, żeby tak właśnie się stało, ale nie byłoby to też możliwe bez pomocy dobrych ludzi. I chcielibyśmy podziękować za pomoc naszym wolontariuszom, którzy bezinteresownie działali. Inga i Sylwia, zapraszam tutaj. Także Arka i Gosia, którzy wspierali nas tutaj w biurze, pomagali w tej pracy. Dla jednej z osób, bez których też nie odbyłaby się impreza dla dzieciaków, Piotrek Kwitowski. Natomiast użyczył nam zupełnie bezinteresownie lampiony, które mogliśmy wykorzystać przy imprezie na trasie mini dla dzieciaków i młodzieży tutaj, za co bardzo serdecznie dziękuję. Na zdrowie. Jeszcze dwie osoby z Czarnocina, bez których ta impreza naprawdę by się nie odbyła. To jest pani Małgosia Szpyt, która pracuje tutaj w Urzędzie Gminy. Pani Małgosiu, dla pani medal. Chciałem tylko powiedzieć, że pani Małgosia reagowała pozytywnie na każde nasze, nawet najbardziej zwariowane pomysły. I nie było czegoś takiego, że się czegoś nie da zrobić, także dzięki niej tutaj ta impreza mogła wyglądać tak, jak wygląda. No i oczywiście pani wójt, pani Mario, zapraszam tutaj. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie tutaj i polecamy się na przyszłość. Dziękuję z prawdziwą dumą noszę ten... Na trasie 25 km, miejsce trzecie. Alicja Paczkowska. Gratuluję. Jestem dumna, przepięknie. Dziękuję i gratuluję. Drugie miejsce. Magdalena Zemlak. Gratulujemy.
wszyscy przyszli. Gratuluję serdecznie. Dziękuję. Zwyciężczyni może być tylko jedna. Winnie. Agnieszka Szczepińska. Że była bardzo zacięta rywalizacja. Wyobraźcie sobie, że wszyscy zmieścili się w przedziale 31 sekund. Przybiegali na metę z tak niewielkimi różnicami. Więc no, Maciek kiwa głową, ponieważ zajął miejsce trzecie. Dziękuję za udział w takim razie. Wspaniała impreza, na pewno tutaj wrócę. Tylko zaraz będzie zorganizowana. Miejsce drugie. Łukasz Drewniak. Dziękuję. Dobrze. Bezkonkurencyjny. Krzysztof Dudek. Z całego serca gratulujemy. Teraz miejsce czwarte. Katarzyna Wąsowicz. Miejsce trzecie. Joanna Owczarz. Gratulacje. Cieszę się. Bardzo cię cieszę. Miejsce drugie. Ewa Skubida. Dziękuję pięknie. I zwyciężczyni dodam jeszcze tylko, że była to osoba, która zajęła czwarte miejsce Open wśród mężczyzn i kobiet, więc tym większe brawa dla Ani Sejbuk. Dobrze, jesteś z moją książką, czyli jest wszystko w porządku. Trudna trasa? Nie bardzo trudna nawigacyjnie, ale wymagająca bardzo. Dużo wymagająca. Trudne podejście. Tak, bardzo dużo było górek, szczytów. Część również z ścieżek, tak, leśnych, czy też właśnie takich między śród leśnych była niedokładnie przebieżna albo zarośnięta, więc rzeczywiście trzeba było wtedy kombinować i szukać innych wariantów. Gratuluję, przypomnij swoje imię i nazwisko. Ania Zajmuk. Trzecie. Michał Michalak. Miejsce drugie. A przepraszam. Nie ma. Oczywiście nie ma drugiego miejsca, ponieważ mamy dwa pierwsze miejsca. Panowie biegli razem na metę. I są to Bartłomiej Grabowski i Piotr Kwitowski. Zgodnie z regulaminem powinni zostać zdyskwalifikowani. Przed startem ustaliliśmy, że biegniemy razem od startu do mety. I to, co założyliśmy, zrealizować. Startujecie często w tego typu zawodach? Z tego co wiem, kolega jest organizatorem. Tak, ja robię taką imprezę w czerwcu, Mazurskie Tropy. Zapraszam. A startuję... Robię zbliżenie Mazurki i Tropy. Tak, już. No, pewnie jest 6-7 razy w roku. W skali 1 do 100 milionów, jaka jest ta trudność tego biegu dzisiaj? W skali 1 do 100 milionów... 98 milionów 640 milionów. Nie, 56 milionów. 56. Czyli nie było aż tak trudno? Nie, imprezy górskie, upale, w jakimś ulewnym deszczu, z trudną nawigacją, w trudnym terenie. Są jednak mimo wszystko trudniejsze. No, najdłuższe zawody, jakie startowałem w Beskidzie Niskim na Mordowniku, zajęły prawie 12 godzin. Na pewno. Ja bardzo lubię krajobraz taki pagórkowaty, lekko wyżynny. Lubię taki krajobraz rolniczy, gdzie pola, słońce, jak to wszystko dojrzewa. Na pewno dla mnie urokliwe jest. Także. Powiedzcie, z kim rozmawiałem. Bartłomiej Grabowski. Piotr Kwitowski. Dobrze. Pani zwróciła uwagę, że małżonek zapomniał powiedzieć jednej niesłychanie istotnej kwestii, mianowicie... Że bardziej od wszystkich krajobrazów lubię moją żonę. Różne nagrody, upominki, dyplomy. Ja na zakończenie chciałabym te trzy upominki wręczyć organizatorom, aby na pamiątkę pozostały, na ręce tutaj pana Łukasza, pana Zbyszka, nie wiem, który pan, proszę uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Jeden może przychwycić.
organizację tej imprezy. Drodzy Państwo, w różnych imprezach i uroczystościach przychodzi mi brać udział, ale w tak wyjątkowej jeszcze nie miałam przyjemności. Choć nieczynnie tylko tu jestem jako obserwator, jako ten człowiek, który może Państwu kibicować i razem z Wami to przeżywać, ciesząc się. Bardzo, bardzo Państwu z całego serca wszystkim gratuluję. I tym, którzy startowali na trasie 25 km i tym, którzy startowali na trasie 50 km. Jaka jest różnica? Wiecie Państwo najlepiej w tych dystansach. Ogromnie się cieszę, jestem dumna i dziękuję organizatorom, że Państwo zdecydowali się wybrać gminę Czarnocin. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo jest to jeden ze sposobów promocji naszej gminy. Gminy pięknej, która może nie ma jakiegoś przygotowanego już zaplecza hotelowego, turystycznego, ale ma na pewno nadzieję, że w najbliższym czasie takie zaplecze będzie powstawać. Państwu za wszystko dziękuję, gratuluję i pozostaje mi jedno, zaprosić Państwa do gminy Czarnocin za rok.